jestem dzisiaj z Wami, ponieważ bardzo ciekawi mnie temat personal brandingu programistów. I o ile na temat personal brandingu wiem bardzo dużo, bo sama się tym zajmuję i szkole rekruterów, jak budować swoją silną markę osobistą, o tyle na temat programistów nie wiem. Mam nadzieję, że dzisiaj się dowiem. Coś mniej technicznego. No tak, chcieliśmy pozwać coś bardziej miękkiego od osób, które no wiem, że sprawdziły się, że tak powiem, w wystąpieniach publicznych. No jako takie fajne zajęcie w czwartek wieczorem, zaraz siedzieć w domu. Planuję założyć bloga, no a dzisiejszym tematem będzie między innymi zakładanie bloga. Więc. Wystawienie w siebie jest bardzo korzystne i może zaskutkować niesamowitymi zmianami w życiu. Zresztą no, znalazło to moje przekonania wcześniejsze, znalazłem potwierdzenie, a nawet zostały rozszerzone o doświadczenia niektórych osób, które się mi podzieliły. Personal branding w ogóle jest dla mnie bardzo istotny, bo bardzo wsiąkłem w niego od dłuższego czasu i chętnie też poznaję zawsze nową wiedzę przekazywaną przez osoby, które mają z tym do czynienia na co dzień w naszej pracy programisty. I moim zdaniem ta część, która teraz tutaj się odbywa, do której zaraz mam nadzieję wskoczyć, będzie jeszcze bardziej wartościowa, bo wiedza, która jest przekazywana na prezentacjach, to taki tylko naparstek tego, co chcę zdobyć, więc myślę, że jak najbardziej warto na każde meetupy przychodzić, a jeszcze bardziej cieszę się, że meetupy zahaczające nie tylko o samo programowanie, ale również o tematy miękkie wokół tego są organizowane, więc git.